Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. Kochani, dzisiaj w teorii miało być coś innego, ale z racji tego, że jak zwykle nie mam czasu i dzisiaj naprawdę będzie pół godziny odcinek, niestety, to stwierdziłem, że Minecraft Legends jednak będzie najlepszym odpowiednikiem na dzisiejszy dzień. Dlatego po prostu sobie dzisiaj zrobimy kilka baz. Zawsze się te pigdiny tłuką, ale trudno. Nie zajmujemy się nimi, nie opłaca nam się to. Myślę, że będę chciał jeszcze dzisiaj tego golema odblokować. Z racji tego, że może być dość przydatny. Jak zwykle próbują coś tam sobie porobić. Chcę mu postrzelać. No ale okej. Idziemy sobie na tą bazę. Akurat trochę złota wpadnie może, no chyba, że tutaj z tych skrzynek złoto wpadnie, ale wątpię. Pryzmaryn. To może być pryzmaryn. Słuchajcie, to jest gdzieś po tej stronie. Czy my będziemy szli koło jakiejś wioski? O Jezu, jak my daleko jesteśmy tak w ogóle. Co my tu robimy? O, to ja nie chciałem tu. Dobra, do tego golema sobie weźmiemy, który nam uciekł. 40-40. Jak tam to nasze ulepszenia? Umienie stworzenia. Potrzeba 100 złota. Wierzę, że to nie. Ekspercka stolarka. Mieliśmy to ulepszyć. Dobra, no to zróbmy. No to niestety nie starczy. Na to nam niestety nie starczy. Na razie w sumie chyba to wszystko. Chyba jeszcze sobie sztandar delikatnie podeprzemy. Delikatnie sztandar sobie polepszymy. Podeprzemy. A się obraca, okej. Okay. Słabo, że nie możemy tego stawiać po prostu sobie tak, jak chcemy, tylko musimy się sugerować tym wszystkim. Wzrasta twój poziom inspiracji. Teraz inni chętniej będą za tobą szli. No nie powiedziałbym, ale okej. Dobra, idziemy tędy. Musimy znaleźć 90 zł. Wiem, że tego złota się teraz pozbyłem trochę, ale... Dobra, panie i panowie, idziemy stąd. W komentarzach wytknęliście mi to, że ani razu jeszcze nie ulepszyłem sobie do jakby epoki kamieniarstwa. To epoka kamieniarstwa, to stolarza, to nie jest to. Kamieniarstwo. Element wojenny, gdzie to jest? Jest kamieniarz. No nie, to nie jest jakieś drogie. Wiem, że jest droższe. To może i się ulepszymy. No i brakuje mi jeszcze bardzo wskaźnika, ile my możemy w tej chwili tych jednostek mieć przy sobie. To powinno być 43 na przykład, na ile. Tego też nie ma. Mam nadzieję, że to w update'ach kiedyś naprawią, ale na razie niestety nie ma. O, i powiem wam, że dzisiaj po tej pracy jestem naprawdę zmęczony. Już nawet chciałem w teorii napisać, że nie będzie dzisiaj odcinka, ale kurczę, tak zostawiać was bez tego odcinka to też nie fajnie. Tak jakoś jednak pójdzie. Dobra, widzę, że to jest złoto. Tu jest złotko, tam coś się chyba znów piecze. Nie wiem, co im się dzieje, Loki. Ale Loki. Gdzie to jest? Gdzie są te spawnery? A, ale my tu już wkraczamy na terytorium hordy łowców. Czy mieliśmy u nich cutscenkę? Właśnie nie pamiętam. Wow, jakiś nowy budynek. Nie wiem, co to jest, ale chyba nie chcę się dowiedzieć. Wow! Machiny oblężnicze.
No i nie podoba mi się to. I to jest spawner tylko i wyłącznie tu jest. No, ogólnie ci łowcy mogą być ciężsi, jeżeli chodzi o walkę. Dobra, bo ja myślałem, że to jest produkcja złota, ale nie. Porąbało mi się. Powiem wam, że ogólnie ten summoner, on może być tylko fajny, jeżeli chodzi o atakowanie tych baz, tych głównych bastionów. Ale nie wiem, czy on się nadaje na takie proste walki. Standardowo. To jest zniszczona już? Tylko poszło? Jeden chyba padł. Albo jeden po prostu tutaj sobie... Tak, jeden sobie dostał tutaj. Dobra, rozumiem, że ta patówka wyczyszczona. 71 zł to jeszcze nie jest tyle, ile chcieliśmy. Tam się chyba jeszcze wydobywa. Powoli, powoli. Dobra, idziemy bardziej na wschód, przepraszam. I zobaczymy, co tutaj znajdziemy. A, czekajcie, ale my idziemy w drugą stronę. To jest ta strona. Myślałem, że to jakiś kolejny różowy tygrys, ale niestety nie. Tylko ranny tygrys. Nie, zaraz będzie martwy. Zaraz będzie martwy tiger. Co my tu mamy? Łoj, zaraz będzie martwy Shiro, przestań, nie rób tak, nie rób tak. Czemu wy musicie być tacy głupi? To, że ja wpadłem, nie znaczy, że wy musicie się pchać w to. To jest żelazo. Żelazo mam aż nadto, więc na razie nam nic niepotrzebne. To jest horda łowców, tu też na razie nie idziemy. Blokujemy tam tego golema i dopiero pójdziemy walczyć z hordą. Grunt, że już wiemy, jak tą hordę pokonywać. No, tylko nic nie ma. To jest jedynie jeszcze jedna horda łowców. No to akurat, myślę, że sobie ją pokonamy i jakoś sobie to złoto już uzbieramy. To nie jest jakaś duża mapa. Nawet teraz nie będziemy zbytnio się tutaj bawić, to. Ale kurwa co? Nie wiem, przeklinać tych materiałów. Wyjści. A któryś mi już padł. To jednak nie. Kręczkę, kręczkę. Bardzo mi brakuje tego, żeby mnie im zaznaczać. To jest tak głupio zrobione. Wpalę jej mieści. 41, ale to są łucznicy. To sobie ich przy okazji wyśnijmy. Zławiamy wszystkich. Jedno to główienko zostało. A nie, dobra, jest kopalnia. Myślałem, że nie ma kopalni, ale na szczęście jest. Ten jak się wpierdzi w środku. Co za typ. Pięćdziesięciu czterech, a
Gdzieś jeszcze chyba dwa zostały, tak? Było 56, 55 wszystko. No niestety zabrakło ich kilku. No bo oni tu siedzą. Dobra. Mamy ich 70. To te zostały. 70 to jest max. Teraz tamte zostały. Pierdziele, naprawdę. No tam stąd. 103, ale przynajmniej stabilnych. A jeszcze ten duży dostał, matko. No znów golemy pogubimy. Jako będzie 65 jednostek, myślę, że spoko. W tym odcinku może ten bastion jeszcze zrobimy. Może się uda. Może się uda. Dobra, lecimy po nowego golema. Okej, teraz jest przed nami, jednak jest. Ale potem od razu na bastion. Potem na bastion. Dobra, tu mamy. Remonta. Jak z mapą? Czy my całą zwiedziliśmy? No tylko tak naprawdę te bastiony nam pozostawały. No i tutaj ta część. I tu obok creeperów. A, jeszcze tutaj cyrperek. Ale wątpię, żeby tam cokolwiek było. Więc chyba można powiedzieć, że cała mapa jest przeszukana przez nas. Ciekawe, czy ta mapa jest w jakiś sposób randomowo generowana, czy jednak jest statyczna i tyle. Jeżeli jest randomowo generowana, to w teorii też można by było coś w necie znaleźć. Na temat tej mapy. Ja nie będę was oszukiwał, że jestem raczej typem gracza, który nie lubi się zbytnio rozwodzić nad takimi rzeczami. Gwiazdorska obsada. Wygląda potężnie. Regolem z cegieł. Oczywiście tamten został. Pierwszy z cegły chronił nas w pierwszych dniach istnienia tego świata. A teraz zrobi to samo dla was. Już tak się nie rozczulaj, nie rozczulaj. Dobra, lecimy na hordę bastionu. Lecimy na la hordę. Zobaczymy, czego się nauczyliśmy podczas tej rozgrywki. Na kolejny Tiger padł. No szkoda. No szkoda. Czy to jest złoto? To jest żelazo pewnie. Dlatego żelaza nam trochę brakuje. Ta nóż się przyda. A nóż się przyda. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Dałyby się jeszcze jakieś, kochani moi drodzy, surowce właśnie typu żelazo. Tam omijałem trochę po drodze, bo nie wiedziałem, że tak tego żelaza będzie mało. A to chyba na samo przebudzenie golema sporo wydaliśmy. Łowców jest zawsze w ruchu i słabo nadaje się do obrony. Przygotuj się na ich wściekłe ataki.
Spoko loko. No takie rzeczy robiliśmy. Co ci się nie podoba, przepraszam bardzo? Lecimy, 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 lecimy. Szybko, 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 szybko. Walcie tą wieżę. Są trzy. Dobra. Neksik. Zacznijmy od spawnerów. Zobaczymy, co robi ten golem. Ten golem stoi. Można śmiało powiedzieć, że horda zwróciła na ciebie uwagę. Wow. O, to jest chyba... Tak, to jest chyba anty taki, wiecie. Wow, co tu się dzieje? Ale nas poczekali. No dobra, to jest ciężkie. To może być ciężkie, nie? Walcie go na pyrkę. O, co tu się dzieje? Dobra, lecimy dalej. Oni się nie nadają do obrony, więc luz. Walimy. O nie, te skrzynki to jest 100! Wchodzimy stąd. 82. Powolutku trzeba to robić. Bez pośpiechu. Po prostu jak atakujemy, to z kilku stron. Teraz to możemy walnąć. No i widzicie, ja muszę teraz ich pół godziny ściągać, licząc na to, że jednak oni tu gdzieś będą. 58. 52. Zety. 8. Trochę mnie ta gra nauczyła, powiem osobiście. Ale akurat tego typu zamku jakoś nie lubię. Dobra. Zajęte. Odejdźcie mi stamtąd. Podejdziecie wy tu do mnie, czy tak zostaje? Teraz mi się przypomniało, że może jednak trzeba zacząć. Skupcie się na tym skonerze, do cholery, no. Dobra. Oh no, buldożer, zniszcz bazę w mniej niż 7 minut. Ciekawe. My nikogo nie zniszczyliśmy, ale okej. To my jeszcze nie. Was trzeba rozwalić. To jest ciężkie. Tak, pierdzielcie się w lawę. Dobry pomysł. Było ich 62. Jest już 59. Gdzieś mi poznikało ich trochę.
No nie, no naprawdę, te moby to są jakieś... lekko... kryknięte. W ogóle się nie słuchają. Nie robią tego, co powinny. AI to jest tutaj tragedia, naprawdę. Złazicie tu, czy nie złazicie? Jeszcze spadłem. Serio, beznadziejna mapa! Nie lubię jej. Nie lubię na niej grać. 56. Nie wiem, gdzie oni to znikały. Tym Simony. Tutaj są. 57, no ale kolejne mi poznikały niestety. Nie wiem, co zrobiłem, ale coś mi przerwało niestety wszystko. 57, dobra, robimy kółeczko. Sprawdźmy dokładnie jeszcze, jak to wygląda. Rozglądajmy się w terenie. Tam jest jeszcze cholerny detonator. No kurde, to po co mi pozwalasz tutaj w ogóle kliknąć? No rozwalcie go, rozwalcie go, rozwalcie go. Padł, padł. Mieliśmy to już. To jest co? O nie, ta może być ciężka. To mocno wali. Musimy się wycofać. Niestety nie dam rady w ten sposób. 53. W ogóle tu możemy sobie zrobić spawner, byle czego nawet. To mi przeszkadza w ten sposób. Też sobie coś możemy zrobić. Jakaś strefa lecznicza? Odwołaj. Ciebie też chcę. Spawnuj. Jeszcze trzech mogę. Raz, dwa, trzy. 70 jednostek. W ogóle ja to bym te gierety to wysłał nie wiadomo gdzie. Ciebie. Tutaj. Ciebie. Tutaj. Najlepiej to wszystkie strzelające wam. 50. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 55 nam starczy. Ej, panie, ale ty to mi jesteś potrzebny. 56 nawet. No tu bardziej jednostki do walki wręcz się przydają niż takie. Byle jakie. Chodźcie, 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 chodźcie. Tłuszczcie się, tłuszczcie. W 56 było i teraz już nie wiem, który jest który i gdzie oni w ogóle są. 51. 50 zostało, świetnie. 29. Zarobisz to w ogóle olepkę na moje komendy. Z
Serio, ta mapa jest do dupy strasznie. Nie podoba mi się na maksa. 45. Czemu inni nie umożliwiają po prostu wziąć Ctrl 1 i na przykład sobie zaznaczyć tego wszystkiego? Mnie to irytuje. Jak sobie nie wyobrażacie. Tak głupio rozwiązane. Naprawdę ciekawa gra, która ma głupie rozwiązanie. Nie wiem, kto nad nią pracował i kto w ogóle to wymyślił, ale tak bez sensu. To AI tutaj to już w ogóle jest dramat. Myślę, że tylko muszę go uratować. To już nic nie zostało, świetnie. Wytłukli go. Tam się coś tłucze, tylko nie wiem co. Jest zombie. Tu już chyba umarł, albo nie. Dobra, kolejny spawner. Czemu tu nie ma komendy, nie wiem, walczcie ze mną. I na przykład ja nawet mógłbym minimalny damage robić, ale żeby one atakowały to, co ja atakuję. Albo żeby ich non-stop mieć, a tutaj naprawdę... Pod tym względem to jest straszna podarka. Brakuje właśnie takiej podstawowej komendy, typu chodźcie za mną, róbcie to, co ja. Nie, teraz tutaj pigliny, to one wszystkie powinny się rzucić na te pigliny, a nie stać jak te pigły w noju. Nic nie robią, no. Zamiast atakować, to one sobie od tej staną z boku. Kilka sztuk. Nic więcej. Zostają sobie w pigułce. Uuu, tam coś... Portal chyba dostał? O, powalił. Okej. Wieża. I zobaczcie. Co oni robią? Oni sobie stoją. Dobra, teraz to. Przyjdźmy to wszystko, co jest w okolicy. Tu chodźcie, 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 chodźcie. No ale po co? Lepiej sobie stać z boku. Dobra. Następne. Zawsze jednak punkty, no nie? Tam w ogóle jakiś łucznik został. No zobaczcie, no co one robią? Kurczcie to, kurde no. Wytłukły, wytłukły. Następne. Tu jeszcze wieżyczki. Ej, ale ja tu nie wejdę. Nie tak jak chcę. Nie tak jak ja chcę. O? Dobra. Tu serce? Dramat.
Pod tym względem to jest dramat, naprawdę. Padł, padł. 50 już dostało tylko, nie? Nie padł. Ekipa tam zostaje. Może ja najpierw was po prostu pozabijam. O! Moglibyście zablokować? Patrzę, no. No można, tak można. Zniszczcie to, kurde, patałachy jedne, bo tam was dość po prostu. No i teraz zniszczyły. Nie, naprawdę, pod tym względem to jest dramat. Kontrola tych jednostek to jest, kurwa, w tej grze dramat. Totalnie dramat. Ginie się przez głupotę, totalną głupotę. I nie zgodzę się, że to była w tej chwili moja wina, bo to naprawdę, no, chcąc sobie, że tak powiem, ulepszyć to wszystko i nie uprzykrzeć życia, nie da się tego zrobić w inny sposób. To jest pod tym względem dramat. Że te jednostki znikają, to jest po prostu, kurwa, śmiech. To jest po prostu śmiech. Te jednostki powinniśmy móc, zamiast tego tutaj, o, to tu powinniśmy sobie robić jakieś sety tych jednostek. A nie, że mamy z góry wszystko określone, że wszystkie moby albo co innego. Kurwa, to jest bez sensu. Zirytowała mnie się ta gra, naprawdę. Bo umarłem przez głupotę i to totalną głupotę. Głupotę gry. Bo nie chcąc ich po prostu szukać po tej mapie potem jak głupi, mam do wyboru albo ryzykować własnym zdrowiem bez, tak powiem, możliwości operowania nimi z daleka, tylko ja muszę po prostu podchodzić na pierwszy front, albo po prostu potem chodzić i ich szukać. Jest totalnie bez sensu. Tak głupio zrobione, że to szok. Nasze jednostki. Wszystkie poginęły oczywiście. Można śmiało powiedzieć, że horda zwróciła na ciebie uwagę. Mam w dupie tą hordę. Rozumiem, że naszych jednostek już tu nie ma. Fajnie. I sobie tak po prostu przylazłem. O, po prostu, tak? Nie mam jednostek, nie mam nic. Wygląda jakby tam coś jeszcze walczyło, ale... Wątpliwa nadzieja chyba. O, jest! Chyba coś jest. Przepraszam, jest. 25 jednostek. Cały wuj. Oczywiście wszystkie golemy uciekły. No ja już się nie będę potykał z nim, naprawdę. Można, można. No i patrzcie, i te jednostki mi spierdalają po prostu wszędzie. Ja przez głupie, naprawdę beznadziejne kierowanie tymi jednostkami muszę latać i kurwa zbierać po tych wyżynach, górach, kurwa nizinach. To jest bez sensu. Jezu, jak to jest głupio zrobione. Takie w pale nie mieści. To się w pale nie mieści, jak to jest do dupy zrobione, to kierowanie tymi jednostkami. Totalnie bez sensu. Ja wiem, że ja ostatnio mam straszną modę na narzekanie, ale po prostu naprawdę, tutaj to co oni robią, to jest kurwa tak głupie,
Te jednostki się w ogóle nie słuchają. Mają gdzieś to, co ja im rozkazuję. No zobaczcie, kazałem im bić wieżę. Nie, po co? No zaraz umrę. Te jednostki nie potrafią chodzić, no. Skup się na celu, żeby nie było. Klikam, skup się na celu. Po prostu to jest niemożliwe. Dobra, moi drodzy, ale my sobie tutaj skończymy, bo ja już nie mam siły po prostu do tej gry dzisiaj. Nie wiem, muszę zobaczyć, czy są jakieś poradniki co do tego, bo to jest po prostu śmiech na sali. To jest po prostu śmiech na sali, jak te jednostki się zachowują. Brak mu do przełożenia. Świetnie, to są wszystkie moje w takim razie. Dobra, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Gram do was, Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej!